Jesteś instalatorem i musisz przygotować ofertę dla swojego klienta? Pokażę Ci narzędzie, z którego często korzystam. Przygotowałem sobie koszyk z materiałami do remontu małego mieszkania. Będzie to baza do przygotowania wyceny. Ceny w koszyku uwzględniają moje rabaty. Wartość tego koszyka to 703 zł. Możemy rozpocząć przygotowanie oferty. Przechodzimy do opcje, ofertuj dla klienta, wybieramy tą opcję i strona przenosi nas do nowego widoku. W tym miejscu przygotowujemy ofertę. Wartość produktu została ustawiona w cenach cennikowych, tak abyś mógł dowolnie ustawiać cenę. W podsumowaniu na dole widzimy wartość przed rabatem. Teraz możemy ustawiać rabaty dla klienta. Możemy używać klawiszy plus minus lub wprowadzać rabat ręcznie. Tutaj widać naszą cenę oraz cenę dla klienta. Powtarzamy tą czynność na wszystkich pozycjach i ustawiamy wartość oferty. Wprowadziliśmy już wszystkie rabaty. Wartość wyceny zmniejszyła się. To Ty decydujesz, jaki rabat ustawisz dla klienta. Kolejną przydatną funkcją w ofertowaniu jest możliwość edytowania nazwy. Możemy usunąć część nazwy, zmienić ją lub wprowadzić własną. Taki zabieg może trochę utrudnić poszukiwanie inwestorowi materiałów na własną rękę oraz porównywanie cen. Oferta to nie tylko towary dostępne na team.pl. Mogą też się tam znaleźć Twoje własne produkty lub usługi. Klikamy Dodaj własny produkt i wpisujemy na przykład robocizna. Następnie wartość oraz stawka VAT. Po ustawieniu wszystkich cen i dodaniu własnych produktów możemy przejść do kolejnego kroku. Klikamy Zapisz i utwórz kartę ofertową. W nowym widoku przygotowujemy ofertę do wydruku. Mamy tu kilka możliwości. Pierwsza opcja ukrywa cenę cennikową oraz rabat widoczny na ofercie. Te dwie kolumny będą niewidoczne. Zaznaczenie drugiej opcji ukryje ceny wszystkich produktów. Na ofercie będziemy mieli tylko podsumowanie. Poniżej możemy wpisać, dla kogo przeznaczona jest oferta oraz użyć dodatkowego opisu lub nazwy inwestycji. Przed wydrukiem oferty możemy dodać własne logo lub swoją wizytówkę. Ofertę możemy wydrukować w formacie XLS lub PDF. Przechodzimy do Utwórz kartę ofertową PDF i potwierdzamy wydruk dokumentu. Możemy go otworzyć i zobaczyć, jak wygląda. W lewym górnym rogu widać moją wizytówkę, ofertę przygotowaną dla oraz opis oferty. Poniżej listę produktów i podsumowanie wartości. Ceny i rabaty ukryliśmy na etapie ofertowania. Na dole mamy datę i godzinę wydruku. Tak przygotowaną ofertę możemy wydrukować lub zapisać i wysłać mailem do klienta. Jeżeli korzystamy z własnych szablonów ofert, możemy wydrukować ofertę w postaci XLS. W tym formacie będzie łatwiej nam przekopiować do swojej wyceny. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania odnośnie funkcjonowania strony team.pl, skontaktuj się ze swoim opiekunem. Kontakt do niego na stronie głównej w lewym górnym rogu.